No tak, gorący teren w Gorzowie, wiadomo, bardzo dobrzy zawodnicy, bardzo dobra drużyna z tytułami niż Polski. Trzech zawodników z Grand Prix. No ale ja byłem, powiem tak, przed zawodami byłem ciągle dobrej myśli. Widziałem, że chłopcy dobrze jadą i liczyłem na dobry wynik. I no, trochę się zdziwiłem na samym początku, że jednak no, tak starty wygrywali tu gospodarze. Natomiast przez całe zawody Kacper ratował nasz wynik, pokazywał wszystkim, że można, że to jest kwestia tylko regulacji. No i szkoda, że te zawody nie trwają może 18 biegów, bo no, rozstrzygnięcia zaczęły trochę iść na naszą korzyść. No i cóż, nie można być niezadowolonym z tego wyniku, bo to jest już bardzo blisko 40, 50 do 40, to nikt takiego wyniku się nie powstydzi. Natomiast no wiadomo, że to jest sport, chciałby każdy jak najlepiej i najlepiej byłoby tu wygrać, no ale dzisiaj to było niemożliwe. No i patrzymy z podniesioną głową na następne zawody. We wtorek mamy Częstochowę i w piątek, także jest taki pracowity tydzień. Ja myślę, że to też zawodnikom przyniesie odpowiednie efekty i zdobycze punktowe. Patrząc na punkty, to jak właśnie Kacper Boryna od samego początku praktycznie ratował honor, ale z czasem również rozkręcił się Max Frick, z tego co tutaj widać, a także Fredrik Lindgren. No tak, szukaliśmy tych armat, powiedzmy. Szukaliśmy, no i pod koniec właśnie zawodów okazało się, że Frick jest już na tyle dopasowany, że potrafi wygrywać z przeciwnikami. No, Fredrik też już robi jakiś tam postęp. No, szkoda, że w tym ostatnim biegu nie udało mu się zapunktować. Byłby piękny wynik, 40 punktów i tak jak mówię, nie wstydzimy się tego wyniku. Zadowolony jestem, trochę mniej z wyniku drużyny. No ale nie ma co narzekać, patrzymy optymistycznie na przyszłość, mi się jeździło dobrze, no ale co z tego, jak wynik drużyny nie satysfakcjonuje. Próbowałeś coś pomagać kolegom, ustawienia jakieś doradzać, coś? Trochę wstyd by mi powinno być, bo ja taki junior, a ta starszym kolegom pomagać, no tak trochę głupio, no ale mówiłem co mam, wszyscy jak się pytali to mówiłem wszystkim, mówiłem jak jadę, jakie mam ustawienia i no ale czy pomogło to może po tej, w tej końcówce. Może zacznę najpierw od początku, ponieważ trzeba jechać od początku do końca. No było na początku dobrze, zawodnicy byli dobrze spasowani, a teraz trzeba popatrzeć, że to był taki pierwszy ligowy mecz po tej zmianie nawierzchni, gdzie widowisko było przednie, było dużo mijanek. Praktycznie od pierwszych biegów można było atakować po zewnętrznej, co niektórzy zawodnicy mieli też problemy, jak Martin Waculik, który w pierwszym został wykluczony, później miał problem ze sprzęgłem, tak nie mógł się pozbierać, ale walczył. Było widać na torze, że walczył i to jest najważniejsze. Bartek Zmarzlik, no bardzo piękne zawody, razem z Iversenem, można powiedzieć esencja w 15 biegu, gdzie odwalili fajne ściganie, było dużo mijanek i zresztą w wcześniejszych biegach też. Krzysztof Kasprzak po wykluczeniu Martina pokazał, że potrafi wygrywać też i pojechał. Zresztą wszyscy zawodnicy zasługują na uznanie. Zdarzały się wpadki, jakieś małe niedociągnięcia, ale wiadomo, że nic idealnie nie jest. Zresztą po tej zmianie nawierzchni jeszcze drużyna całkiem nie zna ten tor. Można powiedzieć, że nie mogą jechać zamkniętymi oczami, tylko cały czas korygować, patrzeć co się dzieje na torze po równaniu, po polewaniu. I chciałbym z tego miejsca pochwalić również juniorów, gdzie niektórzy nawet twierdzili, że są najsłabsi w lidze, a okazało się, że nie są najsłabsi. Potrafią wygrywać z seniorami i to jest najważniejsze. Dla nich to będzie duży bodziec do przodu, że można wygrać z zawodnikiem klasy światowej i z pewnością to zaowocuje później. Ale nie ma żadnej napinki, mają się cieszyć tym, mają wyciągać wnioski i jechać do przodu. A cały ciężar walki spoczywa tu na to, oto koledze i innych seniorach i dają radę. Ja tak powiem, że chcemy jeździć wszędzie tak szybko, lecz wiadomo, jakieś tam każdy z nas ma jakieś problemy i trochę przeszkadza nam przede wszystkim pogoda, jak dla mnie, bo tych zawodów troszeczkę było mało i te zawody
już są wysokiej rangi i trzeba już jechać w pełni skupionym i jechać na wszystkim najszybszym, a tak na dobrą sprawę mieliśmy tam parę okazji raptem do przetestowania, a ja chcę wciąż dużo testować i wciąż szukać czegoś jeszcze lepszego, więc trochę czasu potrzebuję, ale coś tam mniej więcej mam, w miarę jestem zadowolony, więc, ale to jeszcze nie jest to, co oczekuję. Będziemy na to z teamem wspólnie pracować, żeby było coraz lepiej. A ja chciałabym tu jeszcze powiedzieć, że pojechaliśmy też tutaj dla Tomka, ponieważ mieliśmy też, nie wiem, czy Państwo zauważyli, na każdej owiewce z przodu motocykla był hashtag i idziemy dla Tomka, więc jechaliśmy naprawdę dla Tomka. Życzymy dużo zdrowia, trzymamy za kciuki, a będzie wszystko dobrze. Bartek, czyli ta nowa nawierzchnia praktycznie już nie sprawia ci większych problemów? Że tak powiem, bardziej trzeba być czułym, to na pewno, bo każdy bieg się zmienia, po każdym równaniu trzeba wnosić korekty w lewo czy w prawo i tutaj, że tak powiem, muszę z teamem mocno na to patrzeć, żeby ta regulacja była jak najlepsza. Czułem naprawdę dobry ciąg, aczkolwiek miałem to też takie biegi po równaniach, a przedtem miałem czwarty, gdzieś potem miałem chyba szósty. I to było więcej tego materiału odsypanego, gdzie ten motor można ustawić ładnie w łuku i oprzeć się o to taką półkę i fajnie można jechać na dwa koła, a potem jak się nie wygra zdecydowanie, nie no, starty miałem w miarę okej, bo zawsze gdzieś tam w pierwszym łuku dużo mieszałem, ale zawsze za szeroko jechałem, ale nie było takiego zdecydowanego, żebym do trawy wszystkim zjechał, więc no na tym jeszcze będę pracował na pewno.